Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 117 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam przeróżnych wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi na tematy związane ze zdrowiem, z ekologią i świadomym życiem. Wydaje mi się, że seks jest w Polsce tematem tabu. Edukacja seksualna praktycznie nie istnieje, nadal nie potrafimy rozmawiać o seksie ani w domach, ani w szkołach. Duży wpływ na naszą świadomość, a raczej na jej brak, mają pornografia czy kościół. Coraz więcej mówi się za to o potencjalnej seksualizacji dzieci, a prawdą jest, że seksualizacja rzeczywiście ma miejsce, tyle że moim zdaniem głównie za sprawą mediów, a jej ofiarą jesteśmy my i nasza relacja z naszymi ciałami. Ale na szczęście są wśród nas edukatorzy i aktywiści, tacy jak moja dzisiejsza gościni, czyli Paulina Klepacz, feministka i pisarka. Jest redaktorką naczelną feministyczno-erotycznego magazynu Girls Room oraz współautorką książek Girls Talk, Dziewczyny Rozmowy Życie, Cipko Notesu i Seks i Zaczyna się w głowie. To jest najnowsza książka Pauliny, którą napisała wspólnie z Karoliną Cwaliną Stępniak i powiem Wam, że mam w niej nawet swój udział, ponieważ dziewczyny zaprosiły mnie do odpowiedzi na kilka pytań w dziale well-being, czyli w dziale samoświadomości. Ale wracając do dzisiejszego odcinka, porozmawiamy o tym, czym różni się edukacja seksualna od seksualizacji. Poruszymy temat samomiłości, czyli akceptacji naszego ciała i naszej seksualności. Dowiemy się, jak rozmawiać z naszymi dziećmi o seksie, skąd czerpać wiedzę, czym jest seks konsensualny i dlaczego komunikacja, w tym ta ze sobą samą, to podstawa. Ale zanim przejdziemy do tej, moim zdaniem, niesamowicie ciekawej i inspirującej rozmowy, chciałabym powiedzieć Wam, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, bo lubicie go słuchać, zapraszam Was do odwiedzenia mojego sklepu internetowego Karolina Sobańska, / sklep. Oczywiście wszystko Wam linkuję też w opisie. I do zakupu moich produktów elektronicznych. Jest to mój e-book z przepisami, czyli foodbook Co gotuję każdego dnia. Są to przepisy proste, zdrowe, roślinne, pyszne, sprawdzone przeze mnie przez lata oraz Holistyczne pozdrowienie, czyli mój najnowszy e-book, w którym dzielę się swoją filozofią, ale też historią zdrowego stylu życia, czyli mówię o tym, co moim zdaniem składa się na zdrowe, dobre życie. Także z góry Wam dziękuję, jeżeli zdecydujecie się wesprzeć podcast w ten sposób, a teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Paulą Klepacz. Cześć Paula. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie, ponieważ dzisiejszy temat jest bardzo ważny, bardzo aktualny, szczególnie powiedziałabym w naszym kraju, choć nie chcę za bardzo tutaj wchodzić w tematy polityczne. I zacznę od tego, że czy Ty uważasz, że seks jest w Polsce tematem tabu? Pierwsze trochę się zaczęło zmieniać, ale też mówię to z perspektywy mojej warszawskiej bańki i bańki dziewczyn, które o seksie dużo gadają, gdzie jest dużo seksuolożek, aktywistek. I tu zauważam wzmożenie, zauważam, że do tych osób, które wymieniłam, przychodzi dużo młodych dziewczyn, które potrzebują wiedzy, które nie mają tej wiedzy, rzecz jasna, w szkole, ale też w domu za bardzo nie mogą się na ten temat dowiedzieć, czy też nie mają jak porozmawiać na ten temat z koleżankami, bo się wstydzą, bo nie mają wiedzy. Więc, ale jest taka potrzeba, żeby się właśnie dowiedzieć, żeby wymienić się doświadczeniami, zapytać, czy to, jak u mnie się dzieje w sferze łóżkowej, to jest okej, czy to jest normalne. No i super, że pytają, że szukają wiedzy, że szukają u specjalistek czy specjalistów. No bo generalnie no, wciąż w Polsce z seksem nie jest dobrze. W Polsce nie mamy edukacji seksualnej w szkołach. No i to jest ogromny problem, ponieważ dzieciaki są zdane same na siebie. Pierwsze co, to zaglądają oczywiście do sieci, a w sieci najłatwiej znaleźć jest produkcję porno. Jakby w samym porno uważam, że nic złego nie ma, ale jeśli to jest Twoje pierwsze źródło wiedzy o seksualności, kiedy nie masz bladego pojęcia, jak to wygląda w rzeczywistości, no to taki kreujesz sobie w głowie nieprawdziwy obraz. Widzisz, że narządy płciowe wyglądają jakoś idealnie, są poprawione specjalnie operacjami czy retuszowane, żeby w filmach wyglądały spektakularnie, są spektakularne wytryski, a w prawdziwym życiu tak to nie wygląda.
też przedstawiane jest dużo takich stosunków, które no, dla początkujących osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę seksualną, no, nie będą do zrealizowania. Więc te młode osoby, które będą po obejrzeniu takich produkcji chciały uprawiać seks, to nie będą wiedziały, jak to zrobić bezpiecznie, jak zapytać o zgodę na ten seks, ale będą próbowały sprostać i zrobić to, co widziały na ekranie. No i może się pojawić frustracja, może się pojawić negatywne nastawienie do seksu. No i też mogą wymuszać na sobie i na innych osobach zachowania, które wcale nie sprawią przyjemności, które będą niechciane. Uważam, że o seksie można mówić i można mówić od najmłodszych lat, bo jesteśmy osobami seksualnymi. Tak jak mówią standardy WHO, do każdego wieku można dostosować przekaz. Oczywiście świetnie byłoby, gdyby w polskich domach rodzice potrafili porozmawiać z dziećmi na ten temat, no ale wiemy, że co z pokolenia na pokolenie się ciągnie, że jeśli rodzice naszych rodziców nie mówili im, że seks jest okej, że jest w porządku, tylko straszyli nie przyjdź z brzuchem, nie zrób komuś dziecka, no to te młode osoby były zdane same na siebie, gdzieś ten seks w ich głowach był czymś takim, o czym raczej się nie rozmawia. To się właśnie uprawia, a nie rozmawia. No, a uważam, że rola seks-komunikacji jest ogromna, że rozmawianie o seksie jest jakby częścią życia seksualnego bardzo ważną. I właśnie też tej rozmowy, tego pytania o zgodę powinny uczyć takie zajęcia z edukacji seksualnej. My mamy ewentualnie nieobowiązkową wiedzę do życia w rodzinie, wychowanie do życia w rodzinie. To też jakby myślę, że już nazwa tych zajęć jest bardzo taka pokazująca, że tylko rodzina, ściśle określona rodzina, że kobieta, mężczyzna, osoby, które po ślubie uprawiają seks po to, żeby mieć dziecko, no to fajnie wszystko, ale to jest bardzo przesycone takim katolickim spojrzeniem, a jak wiemy, no każda osoba ma inną wizję na swoje życie i jeśli tylko ta wizja jest właśnie zgodna z jej potrzebami, no to jest super. Nie każdemu pasuje jakiś jeden sztywny schemat. Oczywiście czasem schemat realizując jest łatwiej żyć, ale no to właśnie nie jest dla wszystkich. Ja sama jestem singielką z wyboru i uważam, że to jest okej. Ale wiem, że jakby moje koleżanki, które z różnych powodów właśnie żyją na przykład w pojedynkę, No to spotykają się, nie radzą sobie z tym, jakby właśnie jak społeczeństwo odbiera ich styl życia, że słyszą jakieś dobre rady, użalanie się nad nimi, pytania rodziny, dlaczego jeszcze nikogo nie masz, że jest jakaś taka presja też na bycie w związku, na właśnie wzięcie ślubu i to kościelnego. Poruszyłaś bardzo wiele ważnych kwestii i chciałabym po kolei je zacząć zgłębiać, ale jako że skończyłaś właśnie na kwestii ślubu kościelnego, to też ten wątek religii tutaj wraca w rozmowach o seksualności. W jaki sposób nasza wiara, Twoim zdaniem, ukształtowała właśnie naszą relację z naszą seksualnością i w ogóle podejście do seksu? Myślę, że my żyjemy w kraju, ale też generalnie w takiej kulturze cywilizacji zachodniej, gdzie bardzo mocno mamy te idee chrześcijańskie, katolickie, gdzie mówi się, że no właśnie grzechem jest uprawianie seksu przed ślubem, że grzechem jest uprawianie seksu z kimś innym niż żona, mąż. Że trzeba nie uprawiać właśnie tego seksu, bo inaczej jesteś, jeśli kobieta, właśnie też trochę jest taki podwójny standard, że to raczej na tę kobiecą seksualność jest kładziony nacisk, żeby te kobiety stawały w cudzysłowie, bo tak bym nie powiedziała, czyste, nie nadgryzione do właśnie, tego ślubu. Nic nie mówi się o czystości mężczyzny. Dokładnie. Nawet właśnie w tych kulturach takich katolickich uważa się, że mężczyźni powinni spróbować, powinni zdobyć doświadczenie, zanim zwiążą się z kobietą, bo to właśnie oni mają wprowadzać kobiety w te arkana życia miłosnego. Przecież to mężczyzna kobiecie w ogóle pokazuje, jak działa świat. To dokładnie, od tego zacznijmy. Mężczyźni tłumaczą nam świat. No więc też nad tą naszą seksualnością powinni mieć władzę. To właśnie też w tym takim paradygmacie to żona ma jakby obowiązek, aby uprawiać seks z mężem. Nie jest ważne, czy ona chce, czy nie chce. Wydaje się, że ma taki obowiązek. No a to niezależnie w jakiej jesteśmy relacji, to zawsze każdorazowo każda ze stron powinna dobrowolnie, jasno, świadomie wyrazić zgodę tu i teraz. Czy chce uprawiać seks, daną czynność seksualną podjąć, czy nie. To zawsze myślę, że warto podkreślać. No ale wracając, więc to, że tak
kobieca seksualność była taka uznawana za grzeszną, że w ogóle właśnie kobiety, dlatego mężczyźni muszą nad nimi panować, no bo one są rozwiązłe, że łatwiej są słabsze na ciele i umyśle, więc łatwiej je do złego przekonać. No to się wiąże, to jest od wieków, od procesów oczary, gdzie to właśnie głównie kobiety były oskarżane i właśnie posądzano je o stosunki z diabłem. Zwłaszcza czym starsze, tym bardziej miały być lubieżne, nienasycone i skore do takich właśnie występków. Za to płonęły na stosach, to było po prostu regularne ludobójstwo. Też jakby za to nikt nie odpowiedział. Kolejne rzeczy to wycinanie na małych taczek, ponieważ... Co nadal się dzieje. Tak, co nadal się dzieje, ale generalnie to się też właśnie działo niby w Europie, w oświeconej Europie, na dworach królewskich, gdzie lekarze królewscy uważali, że kiedy kobiety właśnie masturbują się, dotykają łechtaczek, no to robią to ze szkodą dla mężczyzn, że generalnie prawidłowy stosunek to jest stosunek seksualny, penetracyjny kobiety i mężczyzny, więc właśnie no, kobieta z łechtaczką, która może sobie sama sprawić przyjemność, no to jest coś nieprawidłowego. No i też myślę, że ta religia próbuje nam narzucić takie spojrzenie, że właśnie, że tylko ten seks jest dobry, kiedy chcemy go uprawiać, żeby mieć potomstwo. A przecież wiele par nie może mieć dzieci, przecież nie tylko to jest fajnego w seksie, że seks fajnie odkrywać i dlatego, że jest przyjemny. On po prostu jest przyjemny. Oczywiście, jeśli wszystko jest za zgodą, jeśli realizujemy swoje potrzeby. I właśnie, no... To jest trochę odarcie tego, co nasze ciała nam mogą zapewnić, odarcie się z tej rozkoszy, jeśli tylko w wyznaczonych momentach w dni płodne będziemy uprawiać seks. Jeszcze nam mówią to księża, którzy teoretycznie nie prowadzą życia seksualnego. Mówiłam Ci to przed nagraniem, ale chętnie się tym podzielę, że moja pierwsza styczność z edukacją seksualną, co nie miało być z założenia edukacją seksualną, ale tak wyszło, to była właśnie lekcja religii, kiedy siostra zakonna tłumaczyła nam przykazania i musiała wytłumaczyć przykazanie nie cudzołóż i narysowała na tablicy dwa łóżka i tłumaczyła, że to jest łóżko pani, a to drugie to jest łóżko pana. Jeżeli pan pójdzie do tego drugiego łóżka, to jest grzech. I ja pamiętam, że znaczy niewiele zapamiętałam ogólnie lekcji w swoim życiu, to zapamiętałam, bo zupełnie nie wiedziałam, o co tej pani chodzi. Szczególnie, że zaczęłam podważać też swoje wybory codzienne. Tak, jeżeli ja idę na właśnie sleepover do koleżanki, no to przecież to nie jest moje łóżko. To zupełnie tego nie rozumiałam, bo z jakiegoś powodu to była moja pierwsza styczność z jakąkolwiek edukacją związaną z seksem. I powiem Ci, że to mnie przeraża, że to właśnie była lekcja religii i to nawet, co wspomniałaś wcześniej, że na religii w liceum, ja nie chodziłam na religię w liceum, nie? Ale właśnie, że mamy zajęcia z kalendarzyka małżeńskiego. Jakby dlaczego to stało się miejscem rozmowy o naszej cielesności? Chociaż wiesz, nawet tam chyba nie ma dyskusji, tak? Tylko właśnie to jest po prostu przedstawienie, że tak się robi i już. To nie są zajęcia z antykoncepcji, bo antykoncepcja jest zła, ale przecież kalendarzyk małżeński jest formą antykoncepcji, więc z założenia trochę zaprzecza wartościom religijnym. Wiesz co, no trochę nie jest. Ja się tutaj, te metody naturalne, no, one są tak mało skuteczne, że właśnie nie są metodami antykoncepcji, właśnie bardziej... Próba, czy też bardziej w wydaniu tym takim katolickim, to jest właśnie jak masz znaleźć te dni płodne, żeby właśnie było to dziecko. W drugą stronę. No ale właśnie to jest tak, że nie mówimy o seksie na co dzień, nie mówimy w takim bez ideologizacji, po prostu dając czystą wiedzę na ten temat, na temat jak funkcjonuje nasze ciało, na temat tego, że to nie tylko jest właśnie ciało, ale to też są emocje, że tutaj właśnie wszystko zależy od nas, czy my mamy ochotę na ten seks, czy nie, że nie pokazujemy tego, nie zachęcamy do odkrywania naszych ciał. A przecież odkrywanie naszych ciał i tych seksualnych sfer to nie jest tylko uprawianie seksu, ale też zdrowotna czujność, czy z naszymi narządami płciowymi wszystko jest w porządku, czy nie ma tam infekcji, chorób. A tutaj w takiej katolickiej wizji, no to ciało, no raczej nie dotykamy same, zwłaszcza kobiety, nie masturbujmy się, nie dotykajmy, nie oglądajmy, bo to jest grzech, że właśnie stosunek to tylko z tym mężem. I właśnie jak tutaj powiedzieć tej siostrze zakonnej, która generalnie nie miała języka, przecież naszym... I była bardzo zestresowana. Tak, zestresowana, pewnie bez doświadczenia, nie miała języka, żeby mówić o tej seksualności, żeby nie tabuizować, żeby tych młodych osób też nie wpędzić od razu w jakieś kompleksy, nie ustawić im w negatywny sposób tej wizji seksualności. No więc to jest kuriozalne według mnie.
I tak nie powinno to wyglądać, no ale to się dzieje, dlatego też uważam, że fajną robotę robią różne aktywistki, aktywiści, którzy starają się mówić o seksualności, no ale oczywiście tu też widzimy zakusy rządu, który, czy też te wpuszczenie pod obrady projektów różnych organizacji pozarządowych, dla których właśnie to jest seksualizacja, ideologizacja, mówienie, przekazywanie takiej zobiektywizowanej wiedzy czy standardów, czy edukacji seksualnej zgodnej ze standardami WHO. No, ale jednak młode osoby chcą uprawiać seks i one i tak będą go uprawiały, tylko że będą uprawiały go w takich warunkach nieprzyjaznych, niekorzystnych, nie wiedząc jak się zabezpieczyć, nie wiedząc jak to zrobić, żeby było jak najprzyjemniej. Więc zakazywanie, ten brak dostępu do wiedzy wcale nie powstrzyma młodych osób. To właśnie raczej uczenie tych osób, że mogą powiedzieć nie, że po prostu pokazywanie, że ta presja na seks, żeby uprawiać ten seks, to tak mi się tylko wydaje, że wszyscy uprawiają, ale że po prostu każdy ma swój czas, żeby zacząć, bo przecież inicjacja seksualna może się odbyć, kiedy jesteśmy nastolatkami, ale może się odbyć, kiedy mam 20 parę lat, 30 później. To naprawdę są indywidualne różnice. Wiele czynników się na to składa. No ale właśnie do tego potrzebna jest dobrze przekazana, obiektywna wiedza. Też kończąc temat już religii, mam wrażenie, że często to wyrządza dużą krzywdę dzieciom, bo jednak one się masturbują, one uprawiają seks, ale żyją w ciągłym poczuciu grzechu, poczuciu winy, tak, że robią coś nie tak, a i tak będą to robić, więc też edukowanie trochę by zdjęło taki duży ciężar z naszych barków, że robimy coś zakazanego, co jest tak normalną, fizjologiczną czynnością, a urosło gdzieś do takiego zakazanego owocu i właśnie do takiego jednego wielkiego tabu. No ale tak jak mówiłyśmy na początku, to się powoli zmienia. I jeszcze abstrahując od aktywistów, którzy uważam, że robią świetną robotę, bo to są też działania bardzo świeże. Bo kiedy ja byłam nastolatką, co powiedzmy zaczęłam się interesować tematem, załóżmy 10 lat temu, nie było takich, w ogóle takich źródeł, chociaż pamiętam, że parę razy miałam takie warsztaty dla dziewczyn o kobiecych sprawach i powiedzmy, że tam temat seksualności był w minimalnym stopniu poruszony, więc też mam nadzieję, że nadal takie programy istnieją i one mają wstęp do polskich szkół, ale jeszcze na chwilę zatrzymując się przy domu. Mhm. Jak wygląda rozmowa o seksie w polskich domach? Czy to jest bardzo indywidualna kwestia każdej rodziny? Czy zaczyna się to zmieniać i rodzice też stają się bardziej otwarci? Czy oni w jaki sposób uświadamiają swoje dzieci? Czy w ogóle uświadamianie, że dalej jest coś takiego, że trzeba uświadomić dziecko? Czy zanim rodzic do tego dojdzie, to dziecko już obejrzało pornografię? Wiesz, trochę się uśmiecham, ale z drugiej strony, jakby tak jak powiedziałaś, nie? Pornografia stała się tak ważnym elementem popkultury. Tak, łatwo dostępnym. I też może ja żyłam pod jakimś, wiesz, w zupełnie innym świecie, ale wydaje mi się, że jak ja byłam mała, to nie mówiło się o pornografii. Wiesz, pierwszy raz usłyszałam może coś o pornografii w gimnazjum, ale nie wiem. A teraz myślę, że dzieciaki już wcześniej mają z tym styczność. Wiesz, to jest łatwo dostępne w sieci. Kiedy wpiszesz coś o seksie, to najpewniej wyskoczy ci jakiś związany z tym wpisanym hasłem film, jakaś produkcja wideo. No więc to klikasz, no bo też jakby forma wideo jest dzisiaj najchętniej przyswajana przez młodzież, tak? Wolą obejrzeć niż przeczytać. Jeszcze jak zamiast teorii zobaczą praktykę, no to super, tak? Ja uważam, że z dzieciakami powinno się właśnie rozmawiać od tych najmłodszych lat. Oczywiście w tej formie dostosowanej do wieku. Że kiedy dziecko, kilkulatka pyta cię w sklepie, wskazując na prezerwatywy, co to jest, to nie wiesz, że to jest guma do życia. Tak, to wytłumacz po prostu w jakiś przyjazny, przystępny sposób dostosowany do wieku. Albo właśnie kiedy pyta, skąd się biorą dzieci. No nie trzeba szczegółów, nie trzeba otwierać atlasu, encyklopedii o seksie i tłumaczyć, bo takie małe dziecko się zaspokoi kilkoma słowami i pójdzie dalej poznawać świat i inne obiekty i tematy. Ale właśnie rodzice często gęsto reagują taką paniką. Chociaż wydaje mi się, że też to się znowu zmienia, aczkolwiek też
też to jest jakaś taka perspektywa moja i z Wańki, że młode, zwłaszcza mamy, mają te książki jak Wielki Atlas Cipek, że są też właśnie takie narzędzia, treści, które pomagają tym rodzicom po pierwsze uporządkować swoją wiedzę, a po drugie właśnie z dzieciakami coś przeczytać, coś obejrzeć. Też świetna książka jest Agnieszki Stein o seksualności, nowe wychowanie seksualne. I to jest książka, ja ją czytałam z wielkim jakimś takim zaangażowaniem, ponieważ mi samej pozwoliła, chociaż ja na co dzień dużo czytam, dużo się interesuję seksualnością, samej pozwoliła uporządkować różne kwestie z tego obszaru. I uważam, że właśnie tu Agnieszka odwaliła kawał świetnej roboty, ponieważ tym rodzicom bardzo tłumaczy, jak ich podejście do seksualności przekłada się na to, co mówią swoim dzieciom, jak kształtują te dzieciaki. Agnieszka podpowiada, jak z dziećmi rozmawiać, jak oswajać je z ich cielesnością, seksualnością, więc tu mogłabym polecić we wszystkich rodziców, którzy chcą właśnie, żeby te dzieci do nich po pierwsze przyszły i z nimi rozmawiały, no bo właśnie kiedy zaczniemy tą rozmowę od początku, to te dzieci będą wiedziały, że nie ma u nas w domu tematów tabu i że można przyjść, zapytać, przyjść z problemem, przyjść z pytaniem. No a kiedy widzą, że rodzic się czerwieni, kiedy widzą, że rodzic reaguje w jakiś negatywny, dziwny sposób na około seksualne sprawy, no to samo to dziecko też zaczyna uważać temat seksu za tabu. I już też do tych rodziców nie będzie przychodziło, więc to jest ta sprawa jedna. No a druga sprawa to też, ja sama pamiętam z mojego domu z kolei, że ja miałam trochę może dziwnych rodziców jak na standardy polskie, ale właśnie oni mieli takie przekonanie, że seks jest czymś dobrym, naturalnym i tak mnie wychowywali. Miałam encyklopedię właśnie o seksie dla dzieci, była półka w ogóle cała z różnymi książkami o seksualności, były akty i ja mogłam to wszystko jako kilkulatka ściągać z tej półki, wertować. Ale bardziej oglądać niż czytać. Związani z tym tematem też zawodowo, czy to po prostu były absolutnie hobbystyczne materiały domowe? Hobbystyczne materiały domowe, bo gdzieś mój tata może miał po dziadku to, że warto na różne tematy się kształcić i zdobywać wiedzę, ale też no, kiedy oni, przynajmniej próbowałam z nimi rozmawiać jakiś czas temu, skąd w nich taka sekspozytywna postawa dzisiaj byśmy powiedzieli, no to okazało się, że po prostu uznali, że seks jest fajny, dobry, sprawia przyjemność, więc chcieli mnie wychować w takim też duchu, że właśnie nagość jest naturalna, zabierali mnie na takie plaże, że właśnie, że seks to nie jest temat tabu, tylko że możemy rozmawiać, jeśli tylko mam taką potrzebę. No i że właśnie dobrze, od najmłodszych lat też miała takie źródła dostosowane do wieku wiedzy w tym obszarze. No ale ja myślałam, że tak jest w każdym domu. No pewnie. Aż w końcu, na początku podstawówki zaprosiłam koleżanki, które jak zobaczyły tę półkę, na górze pan Tadeusz ogniem mieczem, pod spodem półka z różnymi erotycznymi pozycjami, no, były w ciężkim szoku. I ja wtedy zrozumiałam, że to u mnie w domu jest coś nie tak, że w innych domach tak nie jest. Też właśnie w szkole nie było tej edukacji seksualnej. Było brawo, które się czytało na ławce pod blokiem. Napisz do brawo. Ale to jest też ciekawy temat, że rozmawiając z Tobą, przypominam sobie właśnie moje pierwsze zainteresowanie tematem, które właśnie było takie po kryjomu. Tak jak Ty poczułaś się dziwnie, bo normą było nie mówienie o tym, tak ja pamiętam właśnie kupowanie Bravo Girl i zastanawianie się, co będzie w tym dziale, którego nie powiem nikomu, że przeczytałam, ale strasznie byłam podekscytowana, że mogę w Niemczech sobie kupić ich Bravo i zobaczyć, co oni tam mają. Ale czułam, że robię coś złego. No bo właśnie, bo generalnie w społeczeństwie, no i w większości myślę, że polskich domów była taka aura, że o seksie się nie rozmawia, a ewentualnie ta rozmowa, że już, tak, trzeba uświadomić dziecko, to zwykle sprowadzała się do tego, kiedy nastolatka czy nastolatek, widać było, że wychodzi wieczorami, wychodzi na randki, no więc na przykład, zwłaszcza do tych dziewczyn mówiło się, wciąż myślę, że w niektórych domach się mówi, nie wróć z brzuchem. Okay. Tak, no bo to też zwykle potem jest wina dziewczyny, to nieważne, że dwie osoby uprawiają seks, tylko nie wróć brzuchem, po co nogi rozkładałaś, nie? Znaczy, myślę z drugiej strony, że też rodzice teraz współcześni mają do zrobienia podwójną robotę, tak? Bo mają przed sobą bycie
opiekunami i tymi uświadamiaczami, ale sami nie dostali tego, więc najpierw muszą sami się nauczyć tak. I potem przekazać to dzieciom, więc uważam, że sam fakt, że w ogóle próbują i sięgają do tych narzędzi, to jest super i to też jest okej, okay, że tego nie wiemy jako rodzice. Tak, bo to nie jest nasza wina, że nie było tej edukacji tak. seksualnej, że nasi rodzice nam tego też nie przekazali, bo sami po prostu nie mieli tej wiedzy. No więc tak to się ciągnie z pokolenia na pokolenie, no ale właśnie dzisiaj się to zmienia. Dzisiaj mamy te różnego rodzaju źródła, można pójść z dzieckiem też do seksuologa, seksuolożki, ginekolożki, ginekologa, bo jeśli nie, my nie potrafimy, to a dziecko zaczyna pytać, to niech specjalista czy specjalistka wytłumaczy i przy okazji nam powie, jak tutaj ten temat podejmować, nie? A powiedz mi, użyłaś takiego stwierdzenia, że to nie jest seksualizacja, więc ciekawi mnie, czym różni się edukacja seksualna od seksualizacji, dlaczego te terminy są często wymieniane lub mylone i dlaczego właśnie edukacja seksualna jest traktowana jako coś złego. No to ostatnio w naszym kraju tak. się tak zaczęło mówić, że edukacja seksualna to seksualizacja. Edukacja seksualna w żaden sposób, bo mówi się właśnie, że edukacja seksualna to seksualizacja, uważając, że jeśli będziemy uczyć dzieciaki o seksie, to że one zaczną uprawiać ten seks. Że właśnie przyspieszymy, gdzie właśnie wszystkie badania, praktyka pokazują, że jest na odwrót, że czym więcej wiedzy przekazujemy, to te dzieciaki są bardziej świadome i wcale nie spieszą się tak do tego praktykowania. To też jest ten zakazany owoc, tak. Tak jak, nie wiem, przy legalizacji marihuany, tak? Najpierw jest boom, że wszyscy palą, a potem ludzie przestają się tym ekscytować, bo to już jest legalne, więc nikogo to już tak nie interesuje. Myślę, że to jest podobny schemat. Tak można porównać. Kiedy seksualizacja to jest zupełnie coś innego. O seksualizacji możemy mówić, kiedy traktujemy przedmiotowo i to zwłaszcza kobiece ciało, kiedy właśnie na przykład dla mnie takim tutaj dobrym przykładem będzie to, że rozebrana kobieta reklamuje blachodachówkę, nie? Że sprowadza się ją do roli obiektu. Ubiera się tak, jak mainstreamowo uważa się, że jest seksownie. Rzeczywiście czasem można małe dzieci też tak ubierać i czy mówić o małych dzieciach, że są lolitkami, dziewczynkach znowu częściej. Ale generalnie to jest coś zupełnie innego i naprawdę pomieszanie edukacji seksualnej z seksualizacją to są dwie różne sprawy. No i absolutnie też, no jeśli nawet było to namawianiem do seksu, to nie można tego nazwać seksualizacją. Seksualizacja to jest bardziej właśnie przedstawianie kogoś w roli obiektu seksualnego. Mam wrażenie, że paradoks jest taki, że powiedziałeś, że właśnie nie mamy edukacji seksualnej, za to seksualizację zdecydowanie mamy. Mamy i ona się rozlewa po ulicach. I właśnie wiesz, co jest śmieszne, że bardzo trudno nam się rozmawia o seksie, nawet jeśli jesteśmy w relacji, to o tym seksie w naszej relacji nam się często trudno rozmawia. Trudno nam się mówi tak po prostu o tym, nawet nie o własnych doświadczeniach z koleżanką czy z kolegą, ale po prostu o seksie, bo nie wiemy, czy możemy, czy to wypada, to jest przecież naturalna sprawa. Ale ten seks po prostu, czy z popkultury, czy właśnie z billboardów, gdzie te ciała są w takich naprawdę seksualnych pozach, no bo nie wiem, nie wyobrażam sobie, no właśnie blachodachówka jest reklamowana w ten sposób, ale też perfumy, czy inne produkty luksusowe, to sobie nie wyobrażamy chyba dzisiaj, żeby tam nie były osoby w takich pozach, które uznajemy za seksowne, zmysłowe, żeby to nie było roznegliżowane. Więc po prostu żyjemy w świecie zalanym takimi mocno rozseksualizowanymi obrazami, ale generalnie przez usta nam nie przechodzą słowa takie jak cipka. Czasem niektóre osoby po prostu słowo seks triggeruje. No to jest różnie, też różne są doświadczenia. No ale jakby na tym takim poziomie obiektywnym, no jest duży problem. Ja to nawet widzę po sobie, że ja też jako dorosła kobieta zaczęłam się ośmielać, jeśli chodzi o terminologię, bo nie używałam tych słów wcześniej i uważam siebie za osobę całkiem przykładającą wagę do tego, żeby się rozwijać, żeby rozmawiać na ważne tematy, a to też było coś, co musiałam wypracować, z czym musiałam się oswoić, ale a propos właśnie seksualizacji, ona jest często wykorzystywana do celów marketingowych, tak? Jakby to jest jej rola, ale skutkiem nie jest tylko to, że my chcemy kupić jakiś produkt, ale ma to zapewne straszne konsekwencje na nasze relacje, na naszą relację ze sobą, więc może
Wierzę, że to oczywiście ma wpływ zarówno na mężczyzn, jak i na kobiety, bo jesteśmy tak samo ofiarami tej całej machiny, ale skupiając się na nas babkach, do czego prowadzi ta seksualizacja? Z jednej strony jesteśmy pruderyjnymi, grzecznymi dziewczynkami, tak, które muszą uważać, jak się zachowują, żeby zbytnio nie afiszować się swoim wyglądem, ale z drugiej strony wszędzie słyszymy o tym, że kobiece ciało to jest to obiekt seksualny. I jakby jak się w tym odnaleźć i co się dzieje z naszą głową? Wydaje mi się, że właśnie my właśnie od najmłodszych lat jako kobiety, dziewczynki najpierw, a potem kobiety, wzrastamy w takim poczuciu, że my powinniśmy być seksowne, że w ogóle nasza uroda to jest nasza karta przetargowa. To po pierwsze działo się od wieków, bo kiedy my nie miałyśmy prawa do majątków, głosowań, kiedy władza mężczyzn była nad nami realna w wielu aspektach życia, nie tak jak dzisiaj, no to faktycznie kobiety naprawdę poświęcały się, wycinały sobie żebra, smarowały się toksycznymi maziami. Nadal sobie wycinają żebra. Poważne było, tak. Dzisiaj nawet wszystko poszło więcej, tak. Możemy tych zabiegów zrobić. No ale właśnie, to się działo. Kanony urody się zmieniały, ale generalnie warto było się wpisywać w kanony, bo to była jakaś karta przetargowa. I dzisiaj w XXI wieku, kiedy niby jako kobiety mamy coraz więcej wolności, w zasadzie obsesja piękna zbiera jeszcze większe żniwo. Ona się wiąże też z mitem urody, o którym pisała Naomi Wolf i z tym, że machina modowo i modowa i beauty po prostu kreuje te trendy, kreuje z jednej strony trendy, jak powinniśmy wyglądać, ale też nieakceptację naszą. To właśnie, że powinniśmy mieć jak najszczuplejsze uda, bez celulitu, bez rozstępów. Wmawia się nam, że właśnie mamy niedoskonałości, żebyśmy chciały kupić świetny specyfik, który te niedoskonałości zlikwiduje, a wcześniej, zanim zlikwidujemy, to odpowiedni strój, który zatuszuje. My nasiąkamy tym od najmłodszych lat, bo po pierwsze z jednej strony usłuchamy tego, jak nasze mamy mówią o swoim ciele, o swoim wyglądzie, czy siebie akceptują, czy nie. Nawet jeśli mówią nam, że my wyglądamy super, że kochają nas i że jesteśmy wartościowymi, wspaniałymi osobami, to my obserwujemy, jak te dorosłe, ważne dla nas osoby się zachowują i że jeśli one na przykład ciągle się odchudzają, narzekają na swój wygląd, no to my zaczynamy się doszukiwać tych wad także u siebie. Potem oczywiście coraz więcej konsumujemy kultury popularnej, gdzie właśnie w reklamach, w filmach widzimy, że to właśnie pięknym, młodym osobom wszystko się udaje, kobietom właśnie, że one zdobywają wymarzone mężczyzn, pracę, że za wszystkim stoi ta uroda, konkretna uroda. Żeby być pożądaną, to właśnie trzeba mieć określony rozmiar biustu, wąską talię, długie nogi. No więc to jest ogromna pułapka, bo my zamiast od małego uczyć się samoakceptacji, samomiłości, uczymy się tego, jak nie lubić swojego ciała, jak doszukiwać się w nim wad, jak z nim walczyć, jak je ulepszyć, udoskonalać, a zawsze możemy coś ulepszyć, zawsze możemy znaleźć jakąś wadę. Więc no, to rodzi ogromne problemy. Takie, że kobiety świetnie sobie radzące, wykształcone, one zamiast myśleć o tym, co mają powiedzieć na jakimś ważnym wystąpieniu, to myślą o tym, czy nie zostaną ocenione przez pryzmat wyglądu. A inna sprawa, że no niestety my przez ten i kobiety, i mężczyźni oceniamy inne osoby totalnie przez pryzmat wyglądu. I czy chcemy, czy tak, nie chcemy. Można zauważyć to też w komentarzach w mediach społecznościowych na przykład, że jest zdjęcie, nie wiem, polityczki, dajmy na to, pisze się o jakiejś danej sprawie, a ludzie w ogóle nie odnoszą się do ważnej społecznej jakiejś sprawy, tylko komentują, jak ta osoba wyglądała, czy dobrze się ubrała, czy nie, czy była może zbyt wyzywająco ubrana, czy za skromnie, czy może wygląda jak mężczyzna, a może jest zbyt kobieca, bo zwłaszcza do kobiecego wyglądu się można czepić i zawsze coś może być nie tak, za młoda, za stara, zbyt seksowna, za mało seksowna, no. To jest fenomen. Tak. To jest fenomen właśnie, że ciekawe, że to powiedziałaś, że my nie komentujemy tak bardzo wyglądu mężczyzn i nie mamy też zbyt dużych wymagań względem jego. No, chcemy, żeby był w miarę szczupły, w miarę wysoki, czysty i jest okej. Okay. Chociaż oczywiście też nie umniejszam temu, że na pewno wielu facetów ma mnóstwo kompleksów, o których się nie mówi jeszcze bardziej niż o kompleksach kobiet. I to jest też temat tabu, jakby jakaś taka męska słabość, ale też myślę, że to jest w ogóle osobny temat. Natomiast właśnie co powiedziałaś, że my się uczymy nie lubić swojego ciała. Tak. To jest straszne. To jest tak przykre. I wracając do tego, co mówiłaś a propos naszych mam
i tego, jak one traktują siebie, to myślę, że to jest mega cenne, bo ja dopiero teraz zdałam sobie sprawę, jaki dostałam prezent od mojej mamy, bo zastanawiałam się, z czego wynika taka moja duża samoakceptacja, a raczej nie przywiązywanie zbyt dużej wagi do mojego wyglądu. I na początku myślałam, że to dlatego, że rodzice mnie komplementowali, tak? Że różnymi epitetami mnie opisywali, i co oczywiście też jest mega ważne, ale wiem, że tak naprawdę najcenniejsze to jest to, jak oni traktują siebie samych. I właśnie ostatnio czytałam o tym w jakiejś książce, że jeżeli chcesz zrobić swojemu dziecku, zbudować mu taki fundament poczucia własnej wartości, to zastanów się nad tym, jak traktujesz samą siebie i jak mówisz do siebie. I właśnie dzisiaj, kiedy rozmawiałyśmy, przypomniałam sobie, że wow, przecież właśnie moja mama w ogóle nie mówiła o swoim wyglądzie. Była totalnie pogodzona ze swoim wyglądem, ani nie była zbyt wyluzowana, w sensie zaniedbująca siebie, ani nie spędzała godzin na pielęgnowaniu swojego wyglądu, nie podkreślała tego. I to był dla mnie największy prezent, bo ja dzięki temu wiedziałam, że okej, mój wygląd jest mój i jest jakiś, może mi się tam raz coś bardziej podobać, raz mniej, ale właśnie to nie jest ta moja największa wartość. I też sama edukując się w tym temacie, widzę, że dla tak ogromnej części społeczeństwa to, jak my oceniamy siebie samych przez pryzmat wyglądu, jest dla nas wręcz blokadą do rozwoju. Tak, że tak jak powiedziałaś, że nie myślimy o merytorycznej wartości naszego wystąpienia, tylko o tym, jak inni odbiorą nas przez to, co na siebie włożyliśmy. Tylko pytanie, czy właśnie to jest w naszych głowach, czy już całe społeczeństwo tak działa? Bo jakby tak jak mówiłaś, nie, że te komentarze się pojawiają, czyli my się stresujemy tym wyglądem, bo wiemy, że to zostanie poddane ocenie. Bardziej niż właśnie to, co chcemy tego dnia przekazać. Ja myślę, że to jest i w naszych głowach, i w społeczeństwie. No bo my właśnie nasiąkamy tymi społecznymi schematami. My właśnie często mamy tego autocenzora takiego bardzo mocnego w głowie i zanim właśnie wyjdziemy z domu, to siebie krytycznie oglądamy, oceniamy. Ale ten autocenzor też mocno działa, kiedy na przykład właśnie mam ochotę się masturbować, ale nikogo nie ma w domu, ale właśnie zastanawiam się, czy to nie będzie grzech, czy to jest prawidłowe, właściwe, żebym to zrobiła, żebym sobie pozwoliła na przyjemność. No ale wracając do wyglądu, No to właśnie to jest bardzo duży problem, bo my jako społeczeństwo przykładamy ogromną wagę do wyglądu, że właśnie to nic dziwnego, że potem jako osoby bardzo to jest istotne dla nas, bo oczywiście wygląd też jest ważny, ale nie najważniejszy. To nie może być tak bardzo istotna składowa tej naszej wartości, tego jak poczucia własnej wartości, jak teraz jest. I to jest właściwie jeszcze jeden paradoks, że zwłaszcza tym kobietom, zwłaszcza nam, najpierw społeczeństwo mówi, że ten nasz wygląd jest bardzo ważny, że musimy właśnie o siebie dbać pod różnymi względami, właśnie na przykład golić nogi. To dzisiaj powinniśmy mieć i mamy w zasadzie wybór, wolny wybór, co mamy robić ze swoim ciałem, jak mamy wyglądać, możemy wyglądać, ale wydaje mi się, że tego wyboru nie mamy. Czujemy taką wewnętrzną, uwewnętrznioną w zasadzie presję, że musimy wykonać pewne konkretne zabiegi, że na przykład bez makijażu nie możemy wyjść i tak dalej, i tak dalej. Właśnie krytycznie oceniamy się przed tym lustrem, co inne osoby mogą pomyśleć. Znaczy, zwykle też te osoby aż tak bardzo nie przywiązują wagi do naszego wyglądu, jak nam się wydaje, bo nam się wydaje to ogromne oczywiście. Ale no też bywa przecież, że wyjdziemy bez makijażu i ktoś nam powie, no coś z tobą nie tak źle wygląda, że jesteś chora. To jest tak. Klasyk. To jest klasyk mojej babci. No, ja teraz chodzę rzadko w makijażu, więc już się wszyscy na szczęście przyzwyczaili do tego, jak wyglądam, ale za każdym razem... To też znowu jest kwestia przyzwyczajenia, kwestia pewnej zmiany. Ale tak właśnie, i nam kobietom mówi się, że tak, że wygląd jest ważny, a potem, kiedy my właśnie na niego narzekamy gdzieś bardziej publicznie, przywiązujemy tę wagę, to nam się mówi, że jesteśmy próżne, że przecież wygląd nie jest najważniejszy, że o co nam chodzi, nie? No, paradoks. No a co w tej obsesji piękna jest okropnego? No to drenuje nasze kieszenie z pieniędzy, wydajemy na konkretne rzeczy, kosmetyki, stroje i tak dalej, nie zawsze coś, co nam jest potrzebne, czego faktycznie chcemy. Zajmuje nam właśnie głowę, jakiś zajmuje czas, energię naszą pochłania. A można by wtedy robić, kiedy się zamartwiamy, można by tę energię na zupełnie inne rzeczy przeznaczyć. No i to jest ten paradoks, że właśnie miałyśmy być wolne, a w zasadzie to jest jakiś taki syndrom trochę sztokholmski, że my same siebie pilnujemy, czy my dobrze wyglądamy, bo nam inaczej nie wypada. To jest jakaś znowu władza nad kobietami. Tylko trochę kto inny ma tę władzę. Jakieś
wielkie koncerny kreujące te nasze konsumenckie potrzeby. No, no ale to jest właśnie taka pozorna wolność i bardzo ciężko się z tego wyzwolić, bo ja na przykład sama teraz coraz rzadziej golę nogi czy się maluję, ale to nie jest łatwe, żeby... Bo się często, gęsto wciąż jeszcze zastanawiam, czy ja mogę tak wyjść. Mhm. Ale mogę. Jeśli tylko chcę, mogę i raz, drugi, trzeci i jest okej. Okay. Nie? Że na przykład to jest fajne, kiedy ja golę nogi od wielkiego dzwonu, bo wtedy mam tę przyjemność, czuję tą gładką skórę i to jest fajne, przyjemne, owszem, ale kiedy mam robić to na co dzień, to zajmuje mi to zbyt dużo czasu, to są jakieś wrastające włoski, że właśnie gdyby sobie zrobić takie, nie wiem, drzewko decyzyjne, czy postawić na szali zyski i straty, no to właśnie zawsze warto tak, to jest trudne, bo właśnie wewnętrzne te potrzeby, ale warto krytycznie podchodzić do tych różnych rzeczy, które wydaje nam się, że musimy robić, że są od nas wymagane. Bo myślę, że z części można zrezygnować i zająć się bardziej przyjemnymi sprawami. Też myślę, że to się sprowadza do tego, dlaczego to robimy. Mhm. Bo jeżeli mamy super humor z ogolonymi, gładkimi nogami, to możemy je golić codziennie i to jest świetne, ale jeżeli robimy to będąc w niedoczasie, tylko dlatego, że wydaje nam się, że to jest takie ważne, bo to nas w jakiś sposób definiuje, to myślę, że tutaj pojawia się problem, ale właśnie... Że świat się zawali, tak, jeśli my nie ogolimy tych nóg. No, świat się nie zawali. Ale też właśnie wychodząc bez makijażu, też musimy na przykład... Ja też nie wiem, jestem osobą, która publikuje swój wizerunek przed dużym gronem odbiorców, więc ja też na przykład robiąc takie rzeczy muszę się liczyć z jakimiś komentarzami i to jest też kwestia po prostu uodpornienia się na to i myślę, że też ugruntowując to w sobie i robiąc to z przekonaniem, no to zaczniemy te komentarze, czy to będą komentarze wiadomo w internecie, czy komentarze naszych bliskich, one zaczną po nas po prostu spływać, jak my się umocnimy. Tego też się zaczyna zmiana, że no właśnie, od jednostkowych, my jednostkowo robiąc jakieś zmiany, ale tych jednostek jest coraz więcej, to wpływa na społeczną zmianę. Właśnie, bo powiedziałaś, że trudno jest się z tego wybić, więc też jakby twoja działalność jest oparta o edukację i też rozmawianie właśnie o tej niechęci do siebie i zwiększając swoją świadomość tego, jak bardzo nasze myśli nie są nasze i nasze poglądy nie są nasze, w jaki sposób można wypracować sobie ten nowy obraz siebie i polubić swoje ciało? Znaczy, to jest na pewno długa droga i też to jest praca chyba na całe życie, bo też nasze ciało się zmienia, my się zmieniamy. Najpierw w ogóle fajnie, kiedy dojdziemy do tego, że chcemy zejść z tej wojennej ścieżki z naszym ciałem. Tylko i przy okazji nie winić się za to, bo tu znowu można wpaść w to, że o Jezu, tyle lat straciłam. Jednak jestem beznadziejna. Tak, Boże, ciągle tylko siebie krytykowałam, a mogłam cieszyć się życiem. No nie, to jest właśnie coś, co przychodzi do nas z zewnątrz. To nie jest nasza wina, że urodziliśmy się w takim, a nie innym społeczeństwie, gdzie po prostu te warunki były niesprzyjające i te warunki sprawiły, że teraz musimy się odgruzowywać z tych negatywnych przekonań. No i najlepsza jest metoda małych kroków. Fajnie. Jak zawsze. Tak, jak zawsze, bo na hura w jeden dzień nie zmienimy siebie, świata. Myślę, że ja na przykład, dla mnie to było dużą wartością i też to polecam, że fajnie jest dowiedzieć się, że to nasze ciało jest właśnie bardzo takim genialnym mechanizmem. Bo my też często mamy problem, że nasze ciało wydaje dźwięki, zapachy, właśnie my to tym makijażem, perfumami, z którymi próbujemy wszystko zatuszować, tę naszą fizjologię. A takie poczytanie, jest teraz mnóstwo ciekawych książek o jelitach, o oddychaniu, trawieniu, pracy układu hormonalnego, może nam uświadomić, że ten nasz organizm, to nasze ciało, od którego tylko wymagamy, to ono odwala kawał dobrej roboty każdego dnia, że pozwala nam wyjść z domu i robić, że my na przykład kiedy uprawiam jakiś sport, to zwykle z takim poczuciem, że chcę, żeby to ciało było lepsze, żeby ono konkretnie wyglądało, żeby miało określoną sprawność. A ja na przykład zaczęłam uprawiać sport w takim poczuciu, żeby temu mojemu ciału było dobrze, żeby też i ciało, i głowa, żeby zaczęły współpracować, żeby się zrelaksować, że nie dążę tutaj do jakichś konkretnych efektów, tylko do tego, żeby... Do celi sylwetkowych. Tak, tylko żeby mi było przyjemnie, żeby mi było dobrze, żeby to ciało właśnie rozruszać, żeby ono się dobrze czuło, żeby nie bolało. I to jest taka trochę, ja wybieram takie formy ruchu, które będą formą wdzięczności dla tego ciała,
będą je rozluźniały. Słucham tego ciała, bo właśnie to jest też słuchanie, że takie trochę spojrzenie na to ciało, nie to na to, jak ono wygląda, tylko jak ono, co ono może. Mhm. Też do czego nie traktować mechanicznie jako narzędzia, mhm. tylko że to jesteśmy my. Bez tego ciała by nas nie było. Nie moglibyśmy dotknąć drugiej osoby. Nie moglibyśmy zjeść pysznego ciastka i odczuwać tych wszystkich zmysłowych doznań przez nasze kubki smakowe. I też właśnie takie randki z samą sobą czy z samym sobą są fajne. Mogą być traktowane też z taką erotyczną intencją, ale niekoniecznie, kiedy my właśnie rozpieszczamy nasze ciało. Na przykład można zacząć od długiej kąpieli czy jakiegoś ciepłego prysznica i właśnie tak to ciało dotykać, zobaczyć, jak ono się czuje, jakie są tam spięcia, jak ono reaguje na nasz dotyk, czy lepszy jest dotyk zdecydowany, czy może jakieś głaskanie. Potem można wyszczotkować ciało na sucho, wybalsamować, ubrać je w jakieś przyjemne rzeczy, a może pochodzić nago po domu i oswoić się z tym, że nagie ciało to jest naturalny stan. Z oddalenia popatrzeć na nie w lustro i postarać się popatrzeć na nie tak bez emocji, bez tej nienawiści codziennej, tylko po prostu spojrzeć i powiedzieć, okej, to jest moje ciało. I pójść dalej. Zjeść właśnie coś dobrego, ale z taką w skupieniu. Nie, że jak wpadamy, jemy i dalej kolejne zadania, tylko właśnie z każdym kęsem. Jaką to ma temperaturę, fakturę w naszych ustach, a jaki wydaje dźwięk, chrupie, czy może, nie wiem, inne wydaje odgłosy. No i można też właśnie sobie włączyć czy ulubiony serial, czy muzykę, potańczyć, wprawić to ciało w jakiś taki przyjemny ruch, a może właśnie zacząć dotykać to ciało, najpierw w oddaleniu od genitaliów, ale z takim zobaczeniem, gdzie to ciało reaguje, gdzie się budzi w nas jakieś pożądanie i potem można przejść, a można też podczas takiej sesji, takiej randki obejrzeć swoje właśnie genitalia, zobaczyć, jak one wyglądają, jaki mają kolor, czy tam jest wszystko w porządku, bo właśnie takie oglądanie raz na jakiś czas to sprawia, że my wiemy, jak tam wszystko wygląda i możemy wyłapać choroby. To jest taki ważny aspekt, o którym się wciąż nie mówi. Dlatego go podkreślam. Ale jeszcze są ważne inne rzeczy, które możemy robić. Możemy też wypisać sobie kartkę, za co jesteśmy temu ciału wdzięczne. Co to ciało nam daje. Takie pozytywne strony tego ciała, ale właśnie znowu nie związane z wyglądem, tylko bardziej z taką sprawczością. A jeśli jest nam trudno, bo jesteśmy wciąż w tak złych stosunkach z samymi sobą, to możemy prosić bliskie nam osoby, aby coś dobrego o tym naszym ciele, czy w ogóle o nas, no bo właśnie, bo my to ciało, co w ogóle coś dobrego na nasz temat nam powiedziały, napisały i możemy sobie to zgromadzić, czytać, analizować. W tak piękny i właśnie zmysłowy sposób o tym wszystkim opowiadałaś, że no, nie wiem, kto nie pójdzie na taką randkę ze sobą po wysłuchaniu tego, mam wrażenie, ale wiesz co, pokusiłabym się o takie stwierdzenie, że to, jak my rzeczywiście wyglądamy, ma niewiele wspólnego z tym, jak my się czujemy w swoim ciele. Oglądałam taki film, bardzo komercyjna produkcja, pewnie też go widziałaś, bo nazywa się Jestem taka piękna. O nie, nie widziałam. Nie widziałaś go. Nie. To jest film z Amy Schumer, która też sporo mówi o takich kwestiach akceptacji swojego wyglądu, tak. I też bycia nie do końca w kanonie piękna, a jednak w Hollywood to też jest ciekawą kwestią. W każdym razie w dużym skrócie jest to film o dziewczynie, która jest, no, jest Amy Schumer, więc jakby wszyscy wiemy lub mogą wygooglać, jak wygląda. Każdy ma inną ocenę tego, jak ona wygląda. Tak właśnie wygląda. Powiedzmy, że nie jest modelką z wybiegu, która oczywiście nie lubi siebie i swojego ciała i jest zakompleksioną dziewczyną i ona ulega wypadkowi i po tym wypadku jej się wydaje, że jest co najpiękniejszą osobą na świecie. Po prostu ma błędne pojęcie o swoim wyglądzie, przez co całkowicie zmienia się sposób, w jaki ona się zachowuje, jak traktuje innych, jaka jest przy mężczyznach, jaka jest w pracy. Finalnie zakochuje się w niej bardzo fajny gość, przy którym ona jest po prostu pewną siebie kobietą na szczycie. I ona nie może uwierzyć w to, kiedy dowiaduje się, że ta zmiana zaszła tylko w jej głowie, a jej ciało się zupełnie nie zmieniło, przy czym była dla wszystkich najatrakcyjniejszą dziewczyną na świecie. A jej się wydawało, że to szczęście wynika właśnie z innego wyglądu i mam wrażenie, że to jest takie nasze błędne przekonanie. Zresztą też widziałam, że o tym pisałaś, że nam się wydaje, że nasza relacja z naszym ciałem się poprawi, jak już osiągniemy ten cel wyglądu. Dokładnie, kiedy będziemy konkretnie w sposób wyglądać. No a też często nasze ciało po prostu
tyje, źle wygląda, bo to z naszą psychiką coś jest nie tak. Ono próbuje nam dać znać, że nasz lifestyle jest w jakiś sposób nieprawidłowy, że sobie same czy sami szkodzimy. I to też jest to hasło, które akurat Karolina Cwalina promuje, seks zaczyna się w głowie, że też to nasze nastawienie bardzo wpływa na to, jaką my emanujemy energią, jak my się zachowujemy, na naszą pewność siebie. Więc właśnie tutaj niekoniecznie musimy zmieniać ciało, tylko raczej nastawienie do tego ciała. I to jest ważne. I też właśnie jeszcze to jest, myślę, taka istotna kwestia, że nam się, taka związana z seksualnością, że nam się wydaje, że właśnie kiedy to ciało będzie takie bliskie ideałom piękna, które są promowane w popkulturze, to że właśnie inne osoby będą chciały iść z nami do łóżka, będą nas pożądały. A przecież no właśnie pytanie, czy chcemy z takimi osobami iść do tego łóżka, czy to są osoby warte, żebyśmy z nimi szły czy szli, jeśli tylko na wyglądzie im zależy. A przecież to nieważne, jak to nasze ciało wygląda, ale właśnie to nasze ciało, każde ciało jest dobre, wystarczająco dobre, każde ciało jest ciałem seksualnym. I właśnie dzięki temu, że mamy to ciało, to możemy się z drugim człowiekiem spotkać w tym łóżku. Możemy mu dać przyjemność i możemy odebrać tą przyjemność od tego człowieka. Więc właśnie, no, ten wygląd powinien gdzieś tam, super byłoby, jakby zszedł na drugą, gdzieś tam na dalszą, na boczny toro, że tak powiem. No ale oczywiście, no to może też nie być łatwe i często, gęsto te kompleksy cielesne nas hamują właśnie w tej sferze seksualnej. Ja zawsze wtedy radzę, że no warto nie wiem, wtedy zgasić światło, nie wiem, zostać w ubraniu, żeby zrobić coś tak, żeby nam było komfortowo, żeby właśnie się nie martwić o tym, jak wyglądamy, no bo to jest długi proces, często nam potrzebna jest też wsparcie terapeutki czy terapeuty, kiedy mamy dużo takich rzeczy, które nam zalegają i też mogą mieć różne głębsze podłoże, że często same czy sami sobie nie poradzimy z tą nieakceptacją, to też trzeba pamiętać. Też wydaje mi się, że to jest taki jakby ciąg przyczynowo-skutkowy, który jest takim okręgiem samonapędzającym się, nie? Że jakby czujemy się ze sobą źle w momencie, kiedy dokonamy jakiejś zmiany w naszej percepcji, w naszej głowie, to na przykład dostrzeżemy, że to ciało jest super, albo to nas zmotywuje do tego, żeby o siebie zadbać, bo szczęśliwe osoby, które się dobrze czują ze sobą, chcą, żeby ich ciało było sprawne, żeby było zadbane i wtedy zaczynają wyglądać, czy też czuć się tak, jakby chciały, nie? Ale to jakby nie jest tak, że to się zaczyna i kończy od wyglądu, tylko właśnie ten wygląd może być motorem do zmiany albo motorem do tego, żeby stwierdzić, że nic nie trzeba zmieniać. Dokładnie. Bo już jest super i myślę, że wiele osób z czasem dochodzi do tego i właśnie to, co powiedziałaś o tym, że żeby skupić się na tej wdzięczności do ciała, to jest moim zdaniem kluczowe. Właśnie przypomnieć sobie, ile ono nam daje, to z jednej strony. Mm-hmm. Natomiast z drugiej strony ja zawsze sobie mówiłam, że za bardzo nie mam wpływu na rzeczy, na które narzekam, więc mam dwie opcje. Albo to zaakceptuję, albo będę sobie zatruwać życie przez najbliższe kilkadziesiąt, mam nadzieję, lat. I właśnie w ten sposób, pamiętam, wyleczyłam się z jakichś swoich drobnych kompleksów wyglądowych, bo mówię, okej, no to jest kwestia genetyczna, no nie obetnę sobie kości, chociaż już teraz, tak, kto wie, może są jakieś szlifierki, jak można wycinać żebra, to może można zwężać ramiona albo biodra. Także niby się śmiejemy, ale jakby wiesz, co pokażą tak, nowinki medycyny estetycznej, to się okaże. No tak jak właśnie mówiłyśmy przed nagraniem, pojawiła się medycyna estetyczna narządów płciowych. Jakby wiesz, skąd to się wzięło, nie? Jakby, czy to jest powszechne, czy to w Polsce się robi powszechne? Już trochę wracając znowu do tego tematu. Kilka lat temu robiłam wywiad z lekarką, która właśnie specjalizuje się w takiej estetycznej poprawie tutaj genitaliów. Medycyna estetyczna, intymna. To jest głównie u kobiet, nazwę. Zakładam. No tak. No właśnie, no tak, jak każda medycyna estetyczna, głównie panie się wybierają, ale co sobie poprawiają i czemu? Oczywiście z jednej strony ta medycyna estetyczna pomaga, ponieważ może być przerost warg sromowych, które utrudnia na przykład uprawianie sportów, czy nawet codzienne siedzenie i tak dalej, więc z jednej strony tutaj jest rozwój w taką stronę, żeby nam to życie, tak, lecznicze możemy powiedzieć, czy podnoszące komfort naszego życia, no ale z drugiej strony mamy mainstreamowe porno, w którym cipki są
równiutkie, różowiutkie, co kreuje pewien trend na to, że właśnie, że to wszystko jest jak z atlasu anatomicznego. A mało oglądamy takich cipek, które są bardzo różnorodne. Każda cipka jest choćby odrobinę inna. Różni się kolorami. Właśnie zwykle wargi zewnętrzne i wewnętrzne, stromowe są asymetryczne. Jedna jest dłuższa, druga krótsza. No więc tak, jesteśmy różne. Ja uważam, że w tym tkwi jakby w ogóle piękno, że właśnie dzięki takiej cipce możemy być przez kochanka czy kochankę zapamiętane. I to jest fajne. No ale właśnie, kobiety mają kompleks także tutaj na punkcie swoich narządów intymnych. Cóż, mnie to nie dziwi właśnie, biorąc pod uwagę to, jak bardzo jest presja na nasz wygląd ogólnie ogromna, więc także musiało to dotknąć te sfery intymne. No i cóż, no i to też znowu jest przekaz medialny, który nam mówi, że twoje życie seksualne będzie lepsze, jeśli poprawisz wygląd swoich genitaliów, jeśli, nie wiem, strzykniesz sobie kwas hialuronowy i będziesz mieć pełniejsze wargi sromowe, tak? No, równiutkie, nasi słuchacze nie widzą mojej miny, ale że to o tym jeszcze nie słyszałam. No więc tak. Trzeba pamiętać, że oczywiście wszystko jest dla ludzi. Jeśli to jest nasz duży kompleks, to możemy poprawiać. Z drugiej strony trzeba zawsze sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tu tkwi sedno moich problemów, czy jeśli ja zmienię wygląd, czy właśnie tych miejsc intymnych, czy jakiegokolwiek innego obszaru na moim ciele, to czy rozwiążą się moje problemy, czy te problemy po prostu mają inne podłoże. Bo to, że w reklamach piękni, młodzi, szczupli wiodą bajkowe życia, czy w filmach, no to jest po prostu pewna iluzja, która jest nam sprzedawana. A w prawdziwym życiu jest trochę inaczej. Tak. Czy właśnie analizując to wszystko powstał cipkonotes, robiąc takie płynne przejście? Cipkonotes powstał, myślę, że z takiej potrzeby właśnie, że po pierwsze nie ma seks edukacji, że my dziewczyny wstydzimy się naszych narządów płciowych, że właśnie nie wiemy w ogóle jak one wyglądają, albo z góry zakładamy, że nie będziemy zaglądać się w majtki, bo one na pewno są brzydkie, źle pachną, że nie chcemy, żeby inne osoby oglądały nasze cipki, żeby dawały nam przyjemność na przykład oralną. Więc właśnie w Girls Room bardzo chciałyśmy stworzyć taki notatnik, taką książkę, która byłaby mała, intymna, która by zapewniała taką pigułkę podstawowej wiedzy i mówiła o tym, że nasza seksualność jest świetna, że właśnie to nasze ciało w tym seksualnym wydaniu, no właśnie to, że możemy sobie same na własną rękę zapewnić na przykład orgazm. Dla mnie to było takie bardzo ciało pozytywne doświadczenie, że jak ja mogę się gniewać na moje ciało, jeśli to ciało daje mi rozkosz. No więc my chciałyśmy przekazać tym dziewczynom, że ich ciała są dobre, żeby zobaczyły, że te cipki są genialne, że wagina sama się oczyszcza, że tam nie trzeba je specyfikami specjalnymi myć, szorować, że wystarczy letnia woda. Że właśnie, że wargi sromowe mogą być asymetryczne, że warto wziąć lusterko i się obie obejrzeć, a potem może właśnie zacząć eksplorować erotycznie, zobaczyć jakie doznania nam to ciało może dać. I że dzięki tej wiedzy zebranej własną rękę, jakie są nasze potrzeby, co nasze ciało lubi, na jaki dotyk odpowiada, możemy też w tym spotkaniu z drugą osobą po prostu powiedzieć, czego chcemy, co lubimy. Możemy się skomunikować, bo mamy do tego podstawy, mamy do tego wiedzę. Zawarłyśmy też w cipkonotesie pytania, które myślę, że takie, myślę, z jednej strony podstawowe, a z drugiej strony, których sobie nie zadajemy. Nie zadajemy sobie w codziennym pędzie, właśnie dlatego sobie też ich nie zadajemy, bo nie ma kultury rozmawiania o seksie, o seksualności. Chodziło nam o to właśnie, żeby poznać jak najlepiej swoje potrzeby, zastanowić się, w jakich warunkach nam jest najlepiej uprawiać seks, kiedy najłatwiej nam osiągnąć orgazm, przeżyć orgazm. Jakie są nasze seksfantazje, bo warto je eksplorować, że jest cała sfera rzeczy, które oczywiście możemy zrealizować, ale niektóre rzeczy możemy też przeżyć tylko w naszej głowie i to też jest świetne. I to właśnie znowu pokazuje, jak to nasze ciało jest genialne, że możemy bez dotykania ciała samymi fantazjami doprowadzić się na szczyt. No więc naprawdę, z mojej perspektywy to jest coś, to jest wow. I dlatego w cipkonotesie to zawarłyśmy, ale też pamiętałyśmy o tej kwestii profilaktyki, o której wciąż mówię. Napisałyśmy, na jakie choroby warto zwracać uwagę, co badać, gdzie badać.
czyli właśnie na przykład kontrolowanie stanu piersi palpacyjnie na własną rękę co miesiąc, ale też chodzenie raz do roku na USG piersi, bo to się wydaje, że kiedy jesteśmy w 50 roku życia, że to mamografia i tak dalej, a wcale nie. Rak piersi, który wcześniej wykryty jest przy dzisiejszym stanie medycyny wyleczalny, właśnie no niestety zbiera krwawe żniwo wciąż, bo nie ma profilaktyki, nie ma wczesnego wykrywania głusków. Też rak szyjki macicy, kolejna sprawa i to właśnie świadomość wirusa HPV, który wywołuje większość tutaj tego typu nowotworów, ale też testowanie się pod kątem HIV czy HCV, kiły. To w ogóle powinna być taka dobra praktyka, kiedy na przykład rozpoczynamy z kimś, chcemy rozpocząć z kimś współżycie, żeby wziąć się za rękę i pójść do punktu testowania i się przebadać. To jest fajna rzecz moim zdaniem. Wiesz co, tak teraz słuchając Cię, przyszło mi do głowy, wracając do samego początku naszej rozmowy, a propos chorób wenerycznych, że jak dużą ignorancją jest zabranianie ludziom korzystania z antykoncepcji, tak, w sytuacji, w której to może narażać nas na choroby często śmiertelne lub nieuleczalne, więc tutaj bym dała może trzy kropki do indywidualnego rozważenia, że nie zawsze chodzi tylko o kwestię nie jakby produkowania, nie, to nie brzmi dobrze, produkowania życia, ale prokreacji. Tak. Bo też jest to bardzo związane z naszym zdrowiem i właśnie ta kwestia profilaktyki i samobadania jest przecież tak ważna, a my przez to, że to nasze ciało właśnie jest takie grzeszne. Grzeszne z jednej strony, a z drugiej strony no, nie lubimy tego ciała, więc nie chcemy być w nim w jakimś bliższym kontakcie, nie chcemy go oglądać, odpycha nas, no więc i to może prowadzić po prostu do okropnych konsekwencji, więc jeżeli myślę, że wiesz, no, ta droga też do otwierania się w kontekście rozmów o seksie i o ciele, uważam, że też jest długa dla wielu osób. Tak jak mówię, dla mnie też to było początkowo tematem tabu i na pewno jako nastolatka czułam się mocno skrępowana. Tak biorąc pod uwagę, że to może być dłuższy proces, mam wrażenie, że dla wielu osób właśnie ten czynnik zdrowotny może być dobrym impulsem do zgłębienia tematu. Także nawet jeżeli czujesz, że jakby nie dajesz sobie przyzwolenia, żeby to zrobić po prostu dla przyjemności i to właśnie może ten czynnik zdrowotny rób tutaj to dla zdrowia, tak zadziała. Tak. Także naprawdę zachęcam i tak jak powiedziałaś mi wcześniej, że otwieramy puszkę Pandory i jakby zaczynamy temat rzekę, to zresztą sama masz podcast, o którym zaraz powiesz, ale chciałabym tak, wiesz, wycisnąć jak najwięcej i wrócę do tego tematu, który padł, czyli do tej zgody, bo mówiłaś właśnie o tym, że my sami nie znamy siebie, więc mamy problem z rozmową z drugą osobą. W ogóle mam wrażenie, że to jest przerażające, że nawet partnerzy stali seksualni w ogóle nie rozmawiają ze sobą o swoich preferencjach, o swoich obawach, o tym, co im przeszkadza i podstawą jest w ogóle ta umowa, czy my to robimy, czy nie, więc o co chodzi z tą zgodą i co to jest stosunek konsensualny, już powiedziałam? Tak, seks konsensualny, stosunek konsensualny. To jest taki stosunek, na który wszystkie zaangażowane w ten seks, który ma się odbyć, strony wyrażą jasną, świadomą i dobrowolną zgodę. To znaczy, że te osoby, no właśnie, to jest też kontrowersyjne. Nie tyle może mają nie być pod wpływem używek, ale jeśli nawet coś użyły, no to są w stanie świadomie myśleć, mówić. Jeśli osoba bełkocze, traci przytomność, no to wiadomo, że to nie jest osoba, która może wyrazić świadomą zgodę. Mhm. Jasne. I czyli to powinniśmy od razu uznać za nie. Tak, tak. Bo to właśnie nie możemy zakładać, jeśli nie ma tak, nie ma tego tak wyrażonego w jakiś taki sposób, bo to też oczywiście nie musi być koniecznie słowo tak, ale w jakiś pozawerbalny też sposób, jeśli nie jest to właśnie i dobrowolne, to jest też ważna sprawa, ponieważ często gęsto jest w nas presja, no właśnie, że jeśli się nie zgodzę na ten stosunek, no to nie wiem, ktoś ze mną zerwie. Że jeśli się nie zgodzę na ten stosunek, to stracę pracę, bo może na przykład to szef mi proponuje, czy profesor jakiś. To często też jest ta zależność. To wtedy to też ciężko tu mówić, że ta zgoda jest w pełni taka, jaka powinna być, kiedy ta presja jest. Więc ta presja może być też taka, że ja mówię nie, ale ty uważasz, że moje nie to jest jakaś gra. Tak, to często się o tym mówi. To niestety mówię nie, jest, ale tak naprawdę mam na myśli tak. Ale wiesz dlaczego? Bo to mainstreamowe kino nam trochę też taki schemat wtłoczyło w głowę, bo ja doskonale pamiętam właśnie z dzieciństwa,
sceny notorycznie się powtarzające, że ona mówi nie, nie, on na nią napiera i w końcu ona już nic nie mówi i idą, lądują w tym łóżku. Jest cudownie. No totalnie nie. Mhm. Tak, jeszcze w ogóle jest orgazm równoczesny po dwóch ruchach frykcyjnych. To kolejny mit w ogóle też z kina, z popkultury, że właśnie następuje orgazm równoczesny podczas stosunku seksu penetracyjnego. No ale to inna historia. Jeszcze za pierwszym razem, kiedy widzisz tę osobę. Dokładnie. Takie, że to pożądanie w ogóle wybucha. Natomiast właśnie nie znaczy nie. I to trzeba przyjąć. I nie ma co naciskać, namawiać. To często jest nie, które albo mówi o seksie konkretny po prostu w ogóle uprawianiu, albo o tym, że ja proponuję, nie wiem, jakąś nową aktywność seksualną, ale ta osoba nie ma na nią ochoty teraz. To nie znaczy, że ona kiedyś w przyszłości się nie zastanowi, nie dowie i nie zmieni zdania. Nie zmieni zdania, bo tak. Bo myślę, że nic nie musimy, a wszystko możemy. To jest też jakiś taki ważny slogan. Ale właśnie, no nie ma co zakładać, że po prostu nawet jeśli jesteśmy na randce, no nie wiem, na randce z Tindera, i ktoś Cię zaprasza do domu. No właśnie, idziesz, jeżeli idziesz do tego domu, to już znaczy, że scenariusz automatu, jest że będziemy uprawiać ten seks, bo podczas tej drogi do domu, podczas tego spotkania, mnóstwo rzeczy różne się może wydarzyć, które sprawią, że ta osoba, która z Tobą przyszła do tego domu, nie ma ochoty uprawiać tego seksu. W trakcie seksu może się coś wydarzyć, że warto przerwać. I myślę, że to jest takie znanie swoich granic i dbanie o swoje granice. Ważne, że warto komunikować tej drugiej osobie, że coś jest nie tak, w taki empatyczny sposób, nie oskarżając tej osoby do końca, no bo to też z różnych rzeczy wynika, że coś nas triggeruje, bo przypomina nam się jakiś zły dotyk z przeszłości, po prostu to nie jest ta technika, a my często gęsto bierzemy do siebie, kiedy ktoś nam powie nie, ale to jest po prostu prawo tej osoby i wtedy należy ten seks przerwać absolutnie, no bo chcemy chyba pozostawić po sobie dobre wspomnienia w tym o stosunku wspólnym, więc warto o to dbać. Warto patrzeć na reakcję drugiej osoby. No i właśnie, jeśli my chcemy, żeby też nasze granice były szanowane, aby ta druga osoba miała uważność na to, jak nam jest z nią w łóżku, no to warto właśnie konsensualnie do tego wszystkiego podchodzić. I to oczywiście to się może wydawać, no tak, ja muszę zapytać o zgodę, że to właśnie wyciągnijmy najlepiej kartkę i spiszmy umowę. Nie, absolutnie, bo ja myślę, że to może się wydawać trudne, bo tego nie praktykujemy. Nikt nas tego nie nauczył. Nie pokazują nam tego w filmach. Ale no chociaż Sex Education to już na przykład w drugim sezonie się zaczęło. Kocham, i to jest fajny przykład. Ale jeden z niewielu. Ale właśnie to pytanie o zgodę może być elementem tej seksualnej gry, tego flirtu. Pytanie czułym językiem, czy chciałabyś spróbować tego czy tego? Czy możemy zrobić to i to? Wyszeptanie tego do ucha. Ktoś Ci mi odpowie, nie, ale może chciałabym zrobić to i to. No naprawdę, myślę, że tutaj pole do popisu jest szerokie i tylko wystarczy uruchomić wyobraźnię. A na pewno lepiej jest uprawiać seks chciany, dawać przyjemność, a nie być z kimś, kto zaciska zęby, bo po prostu boi się nam odmówić, bo nie wie, jakie będą konsekwencje. Ale to też jest, wiesz, mega ciekawe, że jeżeli my się obawiamy odmówić, że ta osoba źle zareaguje, to pytanie jest takie, czy my chcemy się umawiać z tą osobą, no, która źle zareaguje, jeżeli przykład. Ja powiem, że coś mi nie pasuje? Jakby myślę, że zawsze warto trochę się odsunąć od siebie i od tej sytuacji, spojrzeć na to z boku, albo właśnie zapytać, co byś doradziła koleżance, gdyby ci powiedziała, że zrobiła wbrew sobie, przespała się z kimś, dlatego że się bała, że gość będzie dla niej niemiły. Choć, wiesz co, powiem Ci, że spotkałam się z takimi sytuacjami, z opowieściami, że tutaj jest też kwestia w ogóle aplikacji, które wnoszą i dobro, i zło do naszego życia, ale na pewno to jest jakiś nowy wymiar relacji i też chyba wydaje mi się, że to jest istotne, żeby ludzie, którzy spotykają się na randki właśnie na przykład z Tindera, jakby ustalały sobie, jaki kto ma cel, bo też... to tak, szczerość jest bardzo ważna. Jakby jeden może mieć intencje czysto fizyczne, druga osoba szuka miłości i rzeczywiście to może prowadzić do nieporozumień, ale tutaj znowu wracamy do punktu wyjścia komunikacja. Ale spotkałam się z takimi sytuacjami, że na przykład dziewczyna wróciła z gościem z Tindera do jego mieszkania i w mieszkaniu powiedziała mu, że ma okres, a on ją po prostu z wściekłością wyprosił z domu, pytając, po co ona w ogóle tutaj przyszła i dlaczego mu o tym nie powiedziała, przez co ona poczuła się w ogóle, jakby wiesz, popełniła jakiś straszny grzech i zrobiła coś nie tak, bo jej nie przyszło do głowy, że tylko o to chodzi, bo ten gość ją na przykład zainteresował. W jego przypadku to miało być czysto fizyczne. Uważam, że obie strony tutaj jakby cierpią, ale sam fakt, że jednak ta osoba, ten gość
w taki sposób ją potraktował, to jest no, zatrważające, tak. że jednak znowu uprzedmiotawiamy te relacje. No ale tak jak mówiłam, kwestia jakby randkowania nie tyle poprzez aplikację, co w ogóle randkowania w ogóle coś może zdarzyć, wieku, nie musiało być umówione przez aplikację, które nie? Często jest jakby oparte po prostu o seks i nic więcej, to stwarza wiele nowych pól do nieporozumienia. Tak. I też jakby tutaj znowu, jeżeli się nie będziemy komunikować, to możemy sami sobie zrobić krzywdę. Dokładnie. A jeszcze jest jedna kwestia, że też ciężko się obwiniać, że my nie powiedziałyśmy na przykład nie powiedziałyśmy, że coś nam nie pasuje, no bo właśnie nie jesteśmy tego nauczone, jesteśmy wychowane, że mamy zaciskać te zęby, że dziewczynki mają być grzeczne, uległe, miłe, że od dziecka jest tak, że to my jesteśmy winne, jeśli chłopcy nam strzelają ze staników, czy chwytają nas za włosy. I to my jesteśmy w ciąży. Tak, i my jesteśmy w ciąży. Nam się tłumaczy, że to my może się ubrałyśmy wyzywająco, albo że to są końskie zaloty po prostu, że on nas lubi, jeśli nas tam podszczypuje pod ławką, nie? Ale jeśli my uważamy, że przekracza nasze granice, mamy prawo tupnąć nogą i powiedzieć stop, nie. Nie? I tego powinny być uczone małe dziewczynki, tego, że mają prawo powiedzieć, nie, a chłopcy z kolei, że nie mają prawa do ciał tych dziewczynek, nie mogą robić, co sobie zechcą tylko, nie? A czy u nas w Polsce nadal jest tak, że jakby też nie chcę tutaj demonizować Polski, ale wiesz, też obie mamy najwięcej styczności z naszą kulturą, po pierwsze. Po drugie, no niestety jakby to już jest koniec podcastu, więc wierzę, że sami fajni ludzie z nami zostali, nie śmieję się. Uważam, że Polska jest dosyć mocno zacofana, jeżeli chodzi o taką otwartość w naszej cielesności i seksualności, bo do czego zmierzam? Do tego, że co jeżeli ja mówię nie mojemu partnerowi? Co jeżeli mówię nie mojemu chłopakowi albo mojemu mężowi? Jakby nadal nie wiem, czy jest taka duża akceptacja na to, bo przecież właśnie dlatego się Ciebie pytam, czy w Polsce nadal jest coś takiego, że jest obowiązek żony? Wiesz co, wydaje mi się, że może być. Zwłaszcza w tych starszych małżeństwach, w takich, gdzie w ogóle seks się odbywa tylko po imieninach i po alkoholu, nie? Aczkolwiek wierzę w to, że te dziewczyny z naszego pokolenia już wiedzą, że mają prawo powiedzieć nie, niezależnie czy to jest seks na jedną noc miał być, czy to jest romans, czy to jest małżeństwo, czy to jest związek partnerski. I wierzę też, że ci faceci stają się coraz bardziej świadomi, że zaczną rozumieć, że nie znaczy nie i że no, nie będą chcieli uprawiać na siłę seksu, no bo cóż, czy to jest przyjemne, to pozostaje po sobie złe wspomnienia. Czy jest coś nie tak? No, zawsze warto się postawić w pozycji tej drugiej osoby, nie? Która i też nie ma co wywierać właśnie presji na to, albo żądać jakiejś odpowiedzi, bo to też możemy oczywiście powiedzieć, o co chodzi, ale nie musimy tłumaczyć, dlaczego nie chcemy. To jest nasza sprawa. No, ale mam nadzieję, że właśnie to mówienie o tym, że seks powinien być konsensualny, że właśnie małżeństwo, związek czy bycie w związku nie jest jakimś takim odgórnym daniem zgody, przyzwolenia na to, że możemy uprawiać seks, czy że właśnie, że mamy wręcz obowiązek uprawiać seks zawsze i wszędzie, kiedy to partner zechce. Skoro faceci nam mówią, że przecież mamy tą równość, o tym mówimy, no to ta równość powinna też być w sypialni i właśnie to obie strony mają mieć ochotę i wtedy się spotykać w tej sypialni. No bo te podwójne standardy powinny w końcu odejść do lamusa, podwójne seksualne standardy, według których to właśnie my kobiety mamy się podporządkowywać temu męskiemu pożądaniu. Też mam wrażenie, że istnieje takie przeświadczenie, że skoro obie strony się kochają, to dlaczego ta osoba nie ma ochoty? Bo my nadal sprowadzamy seks do takiej czystej cielesności, tak jak właśnie powiedziałaś, że to jest jakiś po prostu akt z filmu i to ma tak wyglądać, chociaż nawet w filmach wrażenie, że czasem to jest lepiej przedstawione momentami, że jakby my zapominamy, że jakby seks to jest więcej niż sama penetracja. Właśnie w ogóle droga do seksu jest bardzo ciekawa, bo na to zanim wejdziemy do tej sypialni, no to bardzo dużo rzeczy się składa na tą naszą ochotę na seks. Na to, że od tego, jaki mamy aktualnie stan zdrowia, jako kobiety dzień cyklu miesięcznego, co się działo u nas w pracy, co w ogóle w tym związku się dzieje na co dzień, tak? Czy jest czułość, czy się nie pokłóciliśmy przy obiedzie. To wszystko się na to składa, tak? Plus u kobiet może być pożądanie spontaniczne, ale może być też to pożądanie, które potrzebuje takiego dłuższego rozbiegu, które może nie tyle, bo ja nie lubię mówić o grze wstępnej, ale o tym właśnie, że my idziemy do łóżka nie tyle po
o konkretnie orgazm, ale idziemy po prostu po przyjemność, po to, żeby budować bliskość i więź. Oczywiście to jest różnie, ale też po to. No a jeśli w tym związku coś się nie układa, jeśli w tym związku na co dzień nie ma dobrej relacji, no to nie oczekujmy, że to się nie przełoży na seks, bo się przełoży i przełoży się właśnie negatywnie. Rozmawiajmy, tak. Tylko żeby móc właśnie porozmawiać z partnerem, trzeba najpierw porozmawiać ze sobą. Dokładnie. Więc powiedz, gdzie Ciebie, Paulina, można znaleźć, gdzie można Cię posłuchać, bo odsyłam wszystkich po całą bazę wiedzy do Ciebie. Myślę, że warto zacząć od podcastu Samomiłość, w którym mówię o takim pozytywnym podejściu do swojego ciała i do seksualności. Zwłaszcza w pierwszym sezonie mówię o tym, jak gdzieś ze sobą się zaprzyjaźnić. Potem mówię trochę o tym, jak ta nasza kultura przeszkadza nam w zaprzyjaźnianiu się, ale właśnie dużo takiej afirmacji ciała, dużo afirmacji ciała i seksualności. Ale też wpisuję dla glamour.pl i oczywiście na Girls Room. A gdzie można kupić Cipko Notes? Cipko Notes w Empiku i na stronie Sensusa, wydawnictwa. Jest piękne, jest super. Cieszę się bardzo. Jak ktoś nas ogląda, to naprawdę uważam, że graficznie, ale też merytorycznie, z czym się zapoznam później, jest to wspaniała rzecz i cieszę się, że można takie produkcje, publikacje znaleźć na polskich półkach. Dziękuję Tobie z całego serca za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Niesamowicie, że są takie osoby jak Ty. Także kibicuję z całego serca, wierzę, że idziemy w dobrą stronę edukacji. No, przede wszystkim trochę jakby od rozplątywania. Myślę, że dużo przyjemności jest przed nami. Tak. I myślę, że dlatego warto eksplorować te tematy, zacząć rozmawiać na te tematy, bo naprawdę jakiś wspaniały seksualny świat się przed nami otworzy. Super, że to powiedziałaś, bo my nie wchodzimy do piwnicy i do ciemności, żeby zobaczyć, co tam się strasznie dzieje. Lepiej. Tylko teraz zaczynamy nowy etap i nasze życie w ogóle wskoczy na wyższy poziom. Także dzięki wielkie. Dziękuję i do usłyszenia. Bardzo. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Jak zawsze przypominam, że podcast jest dostępny na Spotify, na iTunesie i na YouTubie w wersji wideo i publikuję go co tydzień o godzinie 7 w każdy poniedziałek. I jeżeli macie chwilę, będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie podcastowi recenzję. Na iTunesie, w aplikacji podcasty, na Waszych iPhone'ach możecie zostawić mu wybraną liczbę gwiazdek oraz napisać kilka słów recenzji. Dzięki temu podcast jest promowany i trafia do szerszego grona odbiorców, także jest to dla mnie duże, duże wyróżnienie. Na Spotify możecie go zaobserwować, a na YouTubie oczywiście zostawić subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, także komentujcie, jeżeli jesteście na YouTubie, bo ja chętnie czytam Wasze opinie, dzielimy się wrażeniami i dyskutujemy. I to samo dotyczy mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast. Tam każdy odcinek ma swój post i koniecznie zostawcie swoje myśli. Odsyłam Was też przy okazji do mojego Instagrama oficjalnego, Karolina Sobańska, gdzie wrzucam treści również związane z tym, co dzieje się tutaj w podcaście, także zdrowie, ekologia i świadomość. Jeszcze raz dzięki za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!